wykończenie. Chodzi tutaj o... O, jest jakaś taka siateczka z naprawdę z malutkimi oczkami. Jest przewiew, but oddycha. I ktoś powie, ale nie ma Gore-Texu, będzie przemakało. Testowałem buty z Gore i powiem tak, nigdy więcej nie chcę butów z Gore-Texem, więc dla mnie to jest niesamowita zaleta, że te buty nie mają żadnej membrany, ponieważ buty z Gore czy z jakąkolwiek inną membraną, one prędzej czy później przemakają, a jak przemokną, to trudniej schną i nawet na jakimś dłuższym wybieganiu to po prostu robi się no nieciekawie w bucie, już nie mówiąc po tym, że trudno jest go wysuszyć, a tak nawet jak mam but zamoknie, to w miarę szybko to odparuje, jest jakaś oddychalność i fajnie to działa. Jak już tak zaglądam do środka, w środku w bucie jest taka oto możliwość wyjęcia wkładki, uważam za dużą zaletę, zwłaszcza w momencie, gdy masz trochę wyżej tutaj zbudowaną stopę. I dla porównania, buty, w których poprzednio biegałem, New Balance, one na przykład nie mają wyjmowanej wkładki. I tutaj po prostu jak włożyłem stopę i zawiązałem tak, żeby jakoś w miarę but się otrzymał, po prostu po kilkunastu kilometrach, a nawet wcześniej, piekielny ból tutaj, prawda, na górze stopy, ponieważ było tu to ściśnięte, sznurówki dodatkowo uciskały, więc no, było to dosyć dużym dyskomfortem i po kilkuset kilometrach dopiero gdzieś ten but się w miarę, powiedzmy, rozbił i to nie było aż tak odczuwalne. A tutaj, w momencie, kiedy masz wyższej tutaj po prostu zbudowaną stopę, wyciągasz wkładkę, obniżając tutaj poziom stopy i dzięki temu robiąc sobie po prostu więcej przestrzeni dla stopy. Jak na przystało na buty minimalistyczne, można je bez problemu tak go sobie zwinąć. Wspomniałem też, że w komplecie mamy dodatkowe, prawda, wkładki, no to powiem, co w ogóle dostajemy w takim zestawie. Czyli tak, para butów, no dobra, to jest jeden, ale chodzi o parę. Wcześniej wspominane dwie dodatkowe wkładki, dwie pary bielutkich, śnieżno-białych skarpetek z Kurmaxu z oddzielonym dużym palcem od reszty palców. No, szkoda, że są białe, bo to bardzo je lubi. I oprócz sznurówek, które są standardowo montowane, jeszcze dostajemy dwa komplety sznurówek, czerwone i zielone. To myślę, chyba chodzi bardziej o to, w jakim nastroju dzisiaj jestem, takie sznurówki zakładam. Ponieważ jeżeli miałbym myśleć, że dają dodatkowe sznurówki dlatego, że są liche, no to okej. Okay. Ale wiem, że te sznurówki nie są liche, ponieważ po kilkuset kilometrach one no, są w stanie minimalnie bardzo dobrym. But w stanie również bardzo dobrym. Więc tak myślę, że to chodzi tylko o to, że oprócz tego, że but i sznurówka jest trwała, no to po prostu chodzi o to, żeby dopasować, skustomizować, jak można to było powiedzieć, buta bardziej pod siebie. Myślę, że na najbliższe zawody właśnie założę sobie zielone sznurówki. Model Trail Performance występuje w takich dwóch wersjach kolorystycznych. Dlaczego mam dwie pary butów? Dlatego, że pierwszą, którą zamówiłem, była troszeczkę za duża. Ta jest już idealna. Okazuje się, że tak jak normalnie, powiedzmy, zamawiałem wcześniej buty, musiałem zamawiać minimum te, powiedzmy, centymetr naddatku do normalnego rozmiaru. Tutaj wystarczy w zupełności pół centymetra. Tutaj przesadziłem, tu jest idealnie. Czyli jakbyście zamawiali te buty, to tak naprawdę dołóżcie maksymalnie pół centymetra do długości waszej stopy. Jakie minusy tego buta? Czasami irytujące jest, zwłaszcza jak biegam jakiś szlak, który jest poza szlakiem, czyli jest jakieś trawsko, jakieś chaszcze. Po prostu lubi się trawa albo jakaś inna malina po prostu dostać między palce, między racice i przez chwilę ona tam sobie dynda, jak się biegnie, więc czasami jest to irytujące i właściwie to chyba jedyny minus tych butów, który no, po tych kilkuset kilometrach zauważyłem. Na koniec ostrzeżenie i praktyczna porada dla tych, którzy już biegają, albo którym marzy się właśnie bieganie bardziej naturalne, czyli bieganie ze śródstopia. Praktyczna rada, nie róbcie tego co ja, czyli z biegania, powiedzmy,
tradycyjnego. Przeszedłem dosyć szybko na bieganie naturalistyczne. Akurat buty mają z drop 4 mm, ale od razu w nie wskoczyłem. I wedle instrukcji powinienem w nich biegać powiedzmy od na początku 10-15% tego kilometrażu, który normalnie biegam. Ja się w butach minimalistycznych tak dobrze poczułem, że od razu zacząłem biegać cały kilometraż. Co niestety później po prostu odczułem w całym organizmie. I tutaj muszę powiedzieć jedną podstawową rzecz, o której po prostu Erik cały czas mówi w swojej książce, w swoich postach, w różnych miejscach, na portalach społecznościowych, czy też w swoim programie treningowym, że podstawa to zadbać o siłę po wytrenowaniu stóp. A co za tym idzie przy tym całym treningu, który Erik opracował, całego po prostu tak naprawdę szkieletu i zadbanie o właściwą sylwetkę sportowca atlety, która przyczyni się do tego, że będziesz biegała sprawniej, szybciej i bez kontuzji. Więc pamiętajcie o tym, że buty butami, ale tak naprawdę wszystko jest schowane w fundamentach, czyli w naszych stopach. I właściwie chyba o tym będzie kolejny program, czyli kolejne nagranie traktujące właśnie o przyrządach do ćwiczenia siły, mocy naszych stóp, nóg wedle programu Erika Ortona. Dzięki za uwagę. A gdyby zamarzyło ci się mieć takie buty, które również ja mam, a które pieszczotliwie nazywam kopytkami, raciczkami, z racji tego, że do złudzenia przypominają kopyta ssaków leśnych, typu jeleń, sarna, które no, są doskonałymi biegaczami, to koniecznie odwiedź stronę europejską Born to Run. Link znajdziesz w opisie. Co ciekawe, wysyłka w całej Europie jest za free. Co więcej,